Czas bardzo szybko leci, ponieważ lada dzień minie wrzesień, a wakacje i urlopy będą już dla nas tylko miłym wspomnieniem. Jako że jesień coraz bardziej akcentuje ostatnio swoją obecność, a zewsząd straszą nas kolejną i czwartą już falą wirusa, warto zaopatrzyć się w kilka gierek, które umilą nam czas na wiele długich wieczorów. Zapraszam zatem do 35. zestawienia fajnych gier na pecety z waszymi komentarzami, do których wpisywania pod filmem jak zwykle gorąco was zachęcam. Materiał zaczniemy od absolutnego klasyka, którego zaproponowali Sebas i Jacek. Virtua Cup 2 to przedstawiciel gatunku całkowicie wymarłego, który od czasu do czasu pojawia się jeszcze w ramach jakiejś niewielkiej gierki indie. Niemniej czasy, w których produkcje tego typu brylowały na automatach i stanowiły prawdziwą siłę, z którą trzeba było się liczyć, minęły już bezpowrotnie. Nie oznacza to oczywiście, że strzelanki na szynach straciły swój urok, a już na pewno nie kapitalny gameplay, którymi czarowały jeszcze w latach 90. Zasady Virtua Cup są banalnie proste. Gracz wciela się w nim w policjanta, który samodzielnie lub z partnerką u boku stawia czoła dziesiątkom, jeśli nie setkom przeciwników, atakującym dosłownie z każdej strony, ratując przy tym z opresji niewinnych cywili i próbując nie dopuścić do realizacji napadów na bank, przemytów narkotyków i innych podobnych niecnych celów. Oznacza to oczywiście, że w produkcję Segi możemy grać zarówno w pojedynkę, jak i z kolegą u boku, co dodaje bardzo dużo frajdy do gry. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby Virtua Cup 2 zachwycił was grafiką, bo ta nawet w dniu premiery była przestarzała, ale zapewniam was, że wystarczy kilka sekund z nim spędzonych, żebyście zakochali się w tym tytule. Jako że jest to gra z mojego dzieciństwa, serdecznie ją wam polecam. Jakieś 8 miesięcy temu Blaze.pl zaproponował jednego z dziwniejszych Need for Speedów, jakie wyszły spod skrzydeł Electronic Arts. Po świetnie przyjętych i ocenianych Need for Speed Underground, kultowym Most Wanted oraz niezłym Carbon, ktoś w jej wpadł na dziwny pomysł zrobienia z typowo arcade'owej serii twór pseudorealistyczny w postaci Pro Street, który nie do końca spodobał się fanom. W ramach 12 części Need for Speeda dołujące już wówczas studio Black Box postanowiło zatem powrócić do najlepiej wspominanej odsłony cyklu i stworzyć istną powtórkę z Most Wanted. Właśnie tak powstała część o podtytule Undercover, która próbowała skopiować sukces Blacklisty z 2005 roku. Niestety tym razem Kanadyjczycy nie spisali się najlepiej, tworząc jednego z najbardziej krytykowanych NFS-ów w historii, któremu co chwila wytykano liczne błędy, kiepską jakość oprawy graficznej, kulawy model jazdy oraz dziwną pracę kamery. Z drugiej strony po latach odezwało się liczne grono fanów, które uważa ten tytuł za jeden z najbardziej niedocenianych w historii serii i w istocie w Need for Speed Undercover spędziłem kilka naprawdę udanych godzin, a formuła rozgrywki i mocno fabularne podejście do tematyki wyścigów rodem z Most Wanted przypadło mi do gustu. Little Nightmares, którego w materiale chciał zobaczyć Hermesiak, to bodaj najświeższa pozycja tego zestawienia, która swoją premierę miała jeszcze w 2018 roku, a niedawno była rozdawana zupełnie za darmo na platformie Steam, więc każdy chętny mógł ją sobie bez problemu przypisać do konta bez dodatkowych kosztów. Dzieło szwedzkiego studia Tarsier to oryginalna platformówka oscylująca w klimatach horroru, przedstawiająca losy bohaterki o imieniu Six, która porwana do nieznanego kompleksu musi znaleźć z niego wyjście, ścierając się przy okazji z potworami i innymi zagrożeniami inspirowanymi dziecięcymi koszmarami. Little Nightmares to typowa platformówka 2,5D, co oznacza, że środowisko, po którym się poruszamy, jak i sami bohaterowie są w pełni trójwymiarowi, natomiast rozgrywka przypomina klasyczne gry tego typu w ujęciu dwuwymiarowym. W moim odczuciu produkcja ta powinna spodobać się wszystkim graczom, którzy świetnie bawili się przy takich grach jak Limbo czy Inside. Jak na stosunkowo nową grę, pozycja ta raczej nie powinna również spalić waszych maszynek do grania, ponieważ do płynnej rozgrywki wystarczy już GTX 460. Salmon Max, Freelance Police, Mobile Division. Swego czasu Oli zażyczył sobie zobaczyć w mojej serii klasyczną przygodówkę Sam and Max. Tak się składa, że doskonale wszystkim znany i to nie tylko z serii The Walking Dead Telltale Games wydało w poprzedniej dekadzie dwa sezony świetnie przyjętego powrotu do przygód dwójki nietypowych policjantów, do jakich niewątpliwie można zaliczyć humanoidalnego psa w garniturze oraz niestabilnego emocjonalnie królika posługującego się psionicznymi mocami. Jak zapewne się domyślacie, tak sparowani główni bohaterzy niemal na pewno nie będą
brali udziału w nudnych i przyziemnych misjach, zatem w trakcie zabawy nie obędzie się bez starć z kosmitami, rozwiązywania niecodziennych zagadek, czy też po prostu ratowania świata. Sam & Max zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji świetną oprawą audiowizualną oraz poczuciem humoru i specyficznym klimatem, który wylewa się z ekranu niemal na każdym kroku. Jeśli lubicie przygodówki od Telltale, a waszym celem życiowym jest zaliczyć wszystkie produkcje, jakie wyszły od tego amerykańskiego studia, nie możecie przegapić przygód dwójki zwierzęcych policjantów. Na klasyki w tym zestawieniu jeszcze przyjdzie pora, natomiast nic tak nie rozładowuje stresu i nie pompuje adrenaliny w żyłach, jak porządna bijatyka. Do takich na pewno zaliczają się wszelkie twory NetherRealm Studios, które po kapitalnym rebucie Mortal Kombat w 2013 roku zaskoczyło wszystkich kolejną fantastyczną bijatyką, choć tym razem z uniwersum DC. Injustice Gods Among Us jako produkt w pełni licencjonowany pozwalał graczom wcielić się w najbardziej znanych i popularnych bohaterów z uniwersum DC, co pozwalało toczyć pojedynki w dowolnej konfiguracji, wykorzystując do tego Batmana, Jokera, Kobietę Kota, Supermana, Bane'a, Nightwinga, a nawet postaci gościnne jak Skorpiona z Mortal Kombat. Na uwagę tej świetnej produkcji zasługuje również bardzo dobra kampania fabularna, która przedstawiała historię tak zwanego złego i zbuntowanego Supermana, którego za wszelką cenę musimy powstrzymać. Jak wiadomo jednak, mordobicia nie stoją tylko fabułą i najważniejszym aspektem tego typu produkcji jest model walki, a ten zaproponowany przez NetherRealm był absolutnie genialny. Nic więc zatem dziwnego, że już kilka lat po premierze Injustice ten doczekał się jeszcze lepszej dwójki, a że obie produkcje śmigają na leciwym, aczkolwiek zmodyfikowanym Unreal Engine 3, po pierwsze są świetnie zoptymalizowane, a po drugie mają stosunkowo niskie wymagania sprzętowe. Dobra, naznaczony, uratowałem cię i nie będę udawał, że chciałem mieć fory u Bozi. Wykonasz dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. Stalkera przez ostatni rok poleciło tyle osób, że nie sposób wymienić wszystkich z osobna, zatem ten odcinek zadedykowany jest specjalnie dla was, ponieważ w fajnych grach w końcu debiutuje pierwsza i klasyczna odsłona tej jakże popularnej serii. Kijowskie GSC tworzyło swój projekt przez grube lata, tworząc jeden z najbardziej rozbudowanych FPS-ów na tamte czasy, a kolejne zapowiedzi, gameplaye i trailery budziły coraz to większe zainteresowanie i nadzieje wśród graczy. Te ostatecznie na premierę zostały nieco ostudzone, ponieważ widmo skasowania projektu ze względu na zbyt ambitne podejście do tematu zmusiło deweloperów do okrojenia swojej produkcji z wielu elementów, które gra pierwotnie miała być wyposażona. Niemniej nie przeszkodziło to Stalkerowi w osiągnięciu naprawdę sporego sukcesu w branży, jak i wśród konsumentów. Cień Czarnobyla po kilku latach doczekał się również dwóch niezłych rozszerzeń w postaci Czystego Nieba i Zewu Prypeci, a na 2022 rok zapowiedziano kontynuację o podtytule Serce Czarnobyla. Wprawdzie w swoim komentarzu Adrian zaproponował wszystkie części Larego Laffera, ale jako że odcinek nie jest z gumy i musimy zmieścić się w formacie poniżej 15 minut, pozwoliłem sobie przypomnieć jedną z najbardziej kultowych części, która w Polsce doczekała się w pełni zlokalizowanego wydania z genialnym dubbingiem Macieja Sztura. Co ciekawe, klasyczna przygodówka Sierry została wydana w naszym kraju dopiero 3 lata po oryginalnej premierze, ale na tamte czasy efekt finalny był tego zdecydowanie warty. Leisure Suit Larry 7 Miłość na fali przedstawia losy podstarzałego, odzianego w pełni ortalionowy garnitur miłośnika kobiecych atutów Larego Laffera, który niestety pomimo wielu prób zachęcenia przedstawicielek płci przeciwnej do wspólnych uciech, prowadzi życie typowego nieudacznika. Jak widać, los w pewnych momentach potrafi się jednak uśmiechnąć do nawet najbardziej niezaradnych życiowo ludzi, ponieważ Larry zupełnie przypadkowo otrzymał szansę wzięcia udziału w rejsie marzeń na luksusowym promie wypełnionym przepychem, bogatymi ludźmi oraz, jak zapewne się domyślić, dziesiątkami przepięknych kobiet. Takich gier już się po prostu nie robi, a jako że siódma część niedawno rozdawana była za darmo, lepszej szansy do nadrobienia zaległości nie znajdziecie.
Na zakończenie 35 zestawienia pozwoliłem sobie dodać jeden z najbardziej kontrowersyjnych projektów, który w gruncie rzeczy największe wrażenie robił tylko szokującą tematyką, ponieważ bądź co bądź w pierwszym postalu wcielaliśmy się w psychopatycznego mordercę, którego wydaje się jedynym celem jest skrócenie życia jak największej ilości osób. Tak też wyglądała pierwsza część kultowej serii, w której postal Dude po prostu z mapki na mapkę musiał wyczyścić okolice z określonej liczby osób na mapie, nie wyłączając z nich ludności cywilnej. Jeśli jednak przymkniecie oko na nieciekawe zachowanie protagonisty, pierwszy postal całkiem nieźle sprawdza się jako zwykła strzelanka z izometrycznym rzutem kamery w stylu niedawno wydanego Hatred, a i jako że gra na swoje czasy miała naprawdę fajną i ręcznie rysowaną grafikę dwuwymiarową, nawet dzisiaj nie wygląda jakoś specjalnie przestarzale. Tak czy inaczej spełniłem swój obowiązek i dodałem waszą grę, niemniej osobiście podchodzę do niej z bardzo dużą dawką rezerwy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 35. zestawienie fajnych gier na słabe pecety. Jako że moja lista ostatnio bardzo się skurczyła, gorąco zachęcam was do wpisywania kolejnych propozycji w komentarzach pod materiałem, dzięki czemu będę miał w czym wybierać przy okazji następnych odcinków. Tymczasem żegnam się z wami i zapraszam do oglądania pozostałych materiałów. Na razie.